Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na dalszej części uroczystości z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja. Witam bardzo serdecznie władze samorządowe, witam wszystkie delegacje, witam wszystkich mieszkańców, witam bardzo serdecznie strażaków, wszystkie poczty sztandarowe, witam wszystkich mieszkańców Pelplina, którzy zgromadzili się tutaj na Placu Wolności. Na początku tej części uroczystości zapraszam do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Dzień dzisiejszy jest rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jest świętem państwowym, świętem wszystkich Polaków, tak w kraju, jak i za jego granicami. To jedno z najważniejszych świąt narodowych. 220 lat temu posłowie Sejmu Wielkiego Rzeczpospolitej Obojga Narodów uchwalili pierwszą konstytucję w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych Ameryki. W niezwykle trudnych i niesprzyjających Polsce okolicznościach potrafili się wspiąć ponad podziały i dzielące ich różnice. Ustawa rządowa zaprojektowana, by zlikwidować obecne od dawna wady systemu politycznego Rzeczpospolitej i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Z okazji tego święta życzę wszystkim Państwu, mieszkańcom miasta gminy Pelplin wszelkiej pomyślności, aby to dzisiejsze świętowanie było świętowaniem nie tylko na dziś, ale świętowaniem również na przyszłość, byśmy czuli się wolni i bezpieczni w naszym kraju. Mam nadzieję, że to święto, które dziś obchodziliśmy i obchodzić będziemy w następnych latach, będą nas do tego skłaniać. Przed Pelplinem kolejne uroczystości, już za miesiąc, 4 czerwca, będziemy obchodzić Dni Pelplina. Proszę powiedzieć, jak miasto przygotowuje się do tych wydarzeń? Tak, rzeczywiście rok 2011 jest rokiem szczególnym dla Pelplina. To, co Pan wspomniał wcześniej, beatyfikacja Jana Pawła II i uroczyście i podniosła, ale jednocześnie na wesoło z udziałem motocyklistów. Natomiast 4-5 czerwca to Dni Pelplina, tradycyjnie obchodzone w okolicach 6 czerwca. To jest daty wizyty Ojca Świętego w Pelplinie. W tym roku to przypada święto 4 i 5, czyli w sobotę i w niedzielę. W sobotę rozpoczynamy uroczystą mszą świętą w intencji mieszkańców miasta i gminy Pelplin. Następnie jest uroczysta sesja Rady Miejskiej, przemarsz na Plac Wolności, gdzie
Rozpoczniemy Dni Pelplina. Między innymi przewidziany jest koncert zespołu Leszcze. Natomiast niedziela tradycyjnie jest dniem poświęconym przede wszystkim pamięci ojca świętego Jana Pawła II, stąd też odbędzie się nabożeństwo w katedrze pelplińskiej, ale też nabożeństwo zostanie uświetnione koncertem zespołu Capella Gdanensis. Dziękuję bardzo za informację.